Siemano widzowie, w nowym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku bardzo, ale to bardzo szybkie samochody. Wziąłem najszybsze samochody, jakie są po prostu dostępne do farminga 22. Ten odcinek macie podzielony po prostu na dwie części, ze względu na to, że normalnie, żeby tak zrobić, to trzeba ze 3 dychy odcinka, lepiej po prostu zrobić 2. Szczególnie, że na tym kanale nie staram się robić odcinków powyżej 20 minut, tylko mają to być szybkie odcinki. Max 15, napiszcie hashtag Max, a wam przypnę serduszko. My a xo, żebyście dobrze wiedzieli widzowie, bo jak napiszecie my a ksy, no to wiadomo, że serduszka nie dostaniecie. Dobra, jestem na bieżąco. Zaczynamy widzowie od pierwszego wichajstra, czyli najszybszej BM-ki, prawie najszybciej, bo jeszcze jest ta E60, która też no, swoje prędkości osiąga i ją też pewnie zobaczycie na jednej serii. Kto ogląda live'y na głównym kanale, ten powinien wiedzieć. Dobra, ja sobie ją przenoszę. No i dzisiaj ja szczerze myślę, że będzie odcinek z rekordami. W kolejnych odcinkach zobaczycie 2 odcinki z młodym, bo dzisiaj nie może on nagrać, ale w kolejnych dniach na pewno to wszystko ponagrywamy. To jest mała skocznia, ale widzowie, jak widzicie, 150 jest ciachnięte od razu na start. Dzisiaj to jest po prostu rewelacja. Mam nadzieję, że jest rewelacja. Nie wiem, o której to mordziaty też oglądasz, ze względu na to, że ja live'a robię tak dokładnie od 12 na drugim kanale. Mam jeszcze godzinkę, także zobaczymy, kiedy wy to oglądacie. A i lecimy po 20 tysięcy widzów. No powiem wam tak, 150 metrów jak najbardziej ok. O Boże, od razu nas do Rusewy przeniosło. No tu jest jeszcze więcej prędkości maksymalnej, 330 na godzinę, tylko to czasami działa tak, że ta prędkość jest dobrze ustawiona i faktycznie on pojedzie 330, a czasami jest ta prędkość źle ustawiona i on nie pojedzie 330, a czasami też jest tak, na przykład jak w przypadku tej mniejszej skoczni, że my się i tak tutaj tyle nie rozpędzimy. Aha, no tak, dobra. O, łogiń. Rozpędzanie, powiem wam, że bardzo fajnie tutaj, ale widzicie, od 100 już nie ciągnie. No i gorzej niż BMK, widzicie? Nawet 125 metrów nie skoczyliśmy. Także tak jak wam mówię, tutaj kompletnie nie ma znaczenia, czy dany pojazd ma 330, czy jeszcze inną prędkość. Tutaj mamy 240, co ciekawe na godzinę, i jest to Porsche. Porsche z takim jednym zegarem, to powiem wam, że albo tu jest źle wymodelowane. No nie wiem, czy Porsche miało aż takie wnętrza, no ale dobra, próbujemy. Jeżeli na przykład ten pojazd będzie się rozpędzał 2 razy szybciej, ale jednak będzie miał 100 nawet maksymalnej prędkości, to on i tak, moi drodzy, skoczy dalej. Także tutaj takie właśnie porównanie. Dobra, ogień. Widzę, że ani się dobrze nie rozpędza, ani daleko nie skoczy. Chociaż to powyżej 100 będzie przy wyskoku, no nie, ale to nie jest... O, 120. Gorzej niż Audi, ale jest nawet spoko. No powiem wam tak, no powyżej 100 metrów ja tak szczerze wszystkie samochody będę chciał wziąć chyba na tą większą skocznię. No chyba, że jakiś samochód wypadnie kompletnie tragicznie. Weźmy takiego jeszcze przyziemnego samochoda. Tak, Ferrari, dobra. To jest na pewno Ferrari? Dobrze, nie kłamię was, Ferrari. No to Ferrari już modelek, naprawdę bardzo skromny. No jest to tani samochód, nie ma co się oszukiwać, za 20 tysięcy, myślę 25 tysięcy złotych na pewno byście sobie byli w stanie kupić. Myślę, że w dobrym wypadku nawet jedną felgę z oponą, także dosyć dobra sprawa. Ogień! O, tu jest, widzicie, dobry rozpęd, ale wiecie, no od 90 on nie ciągnie. Naprawdę, nawet jak samochód się tak super rozpędza, no i znowu to samo. Powyżej 100 metrów, 125 nie przekraczamy, bo jest piękne ciągnięcie od startu i od 90 to ciągnięcie nagle nie wiem, no wygasa, nie ma mocy nagle, nie wiem jak to nawet nazwać. Jest Mercedesik 320, który ma prędkości maksymalnej i powiem wam, że jest to naprawdę bestia, ze względu na to, że no potrafi się bydlak rozpędzić, Aha. Dobra. No i znowu 90 i tu już idą liczby normalnie. I wyskok przy... no... to samo. E39 wygrywa jak na razie odcinek. Lambo. Dobra widzowie, czekamy na jakiś... wow, na jakiś show, na jakąś rewelację, no. Mamy tutaj tak naprawdę 310 na godzinę, czyli mniej niż tamte co niektóre samochody. Ale to jest Lamborghini, to się powinno rozpędzać jak głupie. Ogień. Widzicie jak poszło? No i znowu od 90 jest to sam. Nie wiem, te samochody mają takie same silniki poustawiane czy co? trzymaj tam mnie, bo miała być rewelacja, jest lipa. Tak szczerze, dobra, bierzemy, on ma 500 na godzinę ma wpisane. Buczy, bardzo pięknie. Nie wiem ile, o kurde, rozpędza się też fajnie, powiem wam, bo lekko gazu mu daje i on już faktycznie chce ciągnąć. No fajnie jakby cały czas tak ciągnął, no nie? Dobra, ogień. Uuuu, ponad 100 od razu. Stopie. Ojojojojoj, co tu się dzieje? Gdzie on w ogóle poleciał? Patrzcie, rewelacja. Dachowanie, ale ten na dużej skoczni. Mi się zdaje, że rywalizacja z BMW jest tutaj na 100% potwierdzona. Mamy Lambo, tylko troszeczkę wyższe, czyli Lambo Urus, jeżeli dobrze pamiętam, tak to się chyba nazywa. Skaczemy, no powiem wam, że tamten, który może jechać 500 na godzinę, naprawdę rewelację tutaj nam sprawił. Może nie przeskoczył 200 metrów na małej skoczni, ale tutaj chyba nie było nikogo, kto przeskoczył te 200, no nie? No tu będzie troszeczkę, nie, 120? Bardzo podobnie, co ci wszyscy poprzednicy. Nie wiem, czy się cieszyć, czy jednak się nie cieszyć. Tutaj mamy Pagani i tutaj mamy jeszcze Bugatti. Także dwa najszybsze samochody praktycznie zostały na koniec. 360, rozpęd, jak wiecie, to ma przeogromny. Przynajmniej na równej drodze, tak jak my to testowaliśmy kiedyś sobie na odcineczkach. Chyba na garażach najprędzej to się pojawiało. I na przeskokach przez jezioro. Dobra, ogień. Aha, czyli robi się tak samo. Do 90 jak strzała, a po 90 jak polonez. Nie wierzę, czasami widzowie naprawdę w to delikatnie nie wierzę. Zostało jeszcze Bugatti, który może jechać 420 na godzinę. Jak to się dobrze nie rozpędzi i nie skoczy przynajmniej tak jak BMK i właśnie ten jeden Amerykaniec, no to naprawdę będę w szoku. Jest, good. Super! Jedyny samochód, który teoretycznie jest najmocniejszy ze wszystkich, bo może jechać 420 na godzinę. Jest to Bugatti i skacze, widzowie, niecałe 100 metrów, gdzie wszyscy przeskoczyli tą odległość. Ja cię kręca, farming. Gdzie jest, widzowie, logika? No te samochody wszystkie są praktycznie w jednym miejscu. Tutaj mamy Lambo, które gdzieś tam się delikatnie wyróżnia, ale też przeskoczyło praktycznie tyle samo. Audica, która jest git, bo ponad 125 metrów. BMK, która jest git, bo ponad 150 metrów. I mamy tego Amerykańca, który też przeskoczył 150 metrów. A reszta? Powyżej 100? Jeszcze Bugatti, które przeskoczyło niecałą 100, no to po prostu nie, no trzymaj tam mnie. Dobra widzowie, wszystko wniesione i startujemy oczywiście od tego Lambo. Lecimy po kolei, jest to oczywiście większa skocznia. Musi być dobrze, no tak mi się przynajmniej wydaje. Oj, tutaj powiem wam, że mogło być delikatne niepowodzenie już na samym starcie. Lecimy. Bo tu muszą skakać z większej prędkości, to nie może być już 120 i dopiero wyskok, tylko musi być przynajmniej 150. No, 149 prawie było. Prawie 175 metrów. Jestem za. Dalej. Do tego zostawimy bydlaka na koniec, bo powiem wam, że to niezły wariat. Tak, weźmy najgorszy samochód. Teoretycznie najlepszy, w praktyce najgorszy. Pasowałoby nim się przejechać. Już 100 na godzinę w Bugatti, 130 przy wyskoku. Oh yeah, o tak. Dobra widzowie, to jest tragedia o to. Dziad i jeszcze raz dziad. To się nadaje, żeby sobie wziąć i porzucać tym. Chociaż powiem ciekawostkę, na garażach bardzo fajnie to wypadało. Także może nie jest takie złe, no ale to wiecie, zależy. Dobra, bierzemy Lambo. Lambo numer 2, które powinno pokazać się z bardzo dobrej strony i przeskoczyć to pierwsze Lambo. No, tak powiem wam, że przy 100, no praktycznie 150. No i powiem wam tak, bardzo podobny wynik tak naprawdę co poprzednie Lambo. Co prawda ono się dalej pośliznęło później, bo ta droga hamowania jest troszeczkę większa. Ale jest naprawdę ok. Pagani. No tu prędkość powinna się rozwinąć jeszcze więcej niż 150. Przecież wiecie, na małej skoczni też tak spekulowaliśmy. No później nic z tego nie wychodziło. Stowa. No jednak jest praktycznie to samo. No jest praktycznie, widzowie, taki sam skok. No powiem wam tak, no... Jaj, człowiek liczył na coś więcej, a jednak się przeliczył. Audi R8, jeszcze jedna jest R8 do farminga, to w kolejnym odcinku ona też się pojawi. Mamy 90 i mamy tą magiczną blokadkę, która już później zaprzestaje rozpędzaniu się samochodów do nie wiadomo jakiej prędkości. Znowu 150. Za każdym razem, widzowie, jest to samo. Dobra. Nie wiem, Ferrari sobie weźmy. Później weźmiemy sobie Porsche. Zostały nam tak naprawdę 5 skoków w dzisiejszym odcinku i te 3 największe. Mhm, dobrze, dzięki, tak właśnie chciałem. Okej, dobra, jedziemy. Jadymy fist, widzowie. Znowu rozpęd bardzo piękny. Mamy 100 już od razu. 120, 130, 150 prawie. I dalej nie możemy przeskoczyć granicy 175 metrów. Powiem wam, że jak one wyskakują przy 150, no to lecą jakieś 160 metrów. 165 nawet na oko. Jakby sobie tak powiedzieć. No nie ma rewelacji, tak szczerze. No są to najszybsze pojazdy w grze i nie ma rewelacji. To trzeba to słowo jak najbardziej tutaj użyć. No, ja nie mogę powiedzieć, że jestem jakoś mega zadowolony. O kurde bela! No i co ten Mercedesik pokaże? Pokaże to samo co poprzednicy. Znowu 175 metrów nie łyknięte. Nie wiem, czy będzie łyknięte. Czas, widzowie, chyba przejść do tych najszybszych. Weźmiemy jeszcze na koniec sobie to Porsche, które teoretycznie jedzie najmniej, a skacze tak jak w sumie poprzednicy. No i zostanie nam BMK i zostanie nam ten Amerykaniec. No jak to będzie wyglądało, zaraz się przekonamy. Ten rozpęd już nie będzie taki sam, źle to troszeczkę zrobiłem. No ale to i tak zobaczymy, ile będzie miał przy wyjściu z progu. Tak to nie wertepują tu trochę samochody. O! Tu nawet jeszcze więcej jest prędkości. Ty, najdalszy skok jak na razie. Mimo że nie zaczęliśmy się rozpędzać od samej góry. Coś tutaj jest nie tak, widzowie, coś tu nie gra, coś tu nie gra. Bierzemy tego. Spróbujmy szczęścia. Myślę, że będzie dobrze. No to już jest 150 już w tym miejscu prawie. Ile będzie przy wyskoku? No 190 praktycznie. Rekord? Rekord? 225 metrów, prawie 250, widzowie. Jest dobrze, tutaj jest naprawdę dobrze, bo w końcu praktycznie pobijamy te rekordy. Ja bym się pokusił jeszcze, widzowie, przeskoczenie 250. Być może to się uda teraz, bo jeżeli nie uda się tym samochodem, no to jeszcze mamy kolejny odcinek, żeby przetestować tak naprawdę najszybsze pojazdy. Ale uważam, że chyba będzie ciężko, no jeszcze jest ta E60, no nie? No tutaj też powiem wam, że będzie fajnie. Prawie 250 metrów, widzowie. Prawie robi różnicę oczywiście. No ale prawie 250 metrów, czyli ta finałowa 250 jeszcze nie jest zahaczona. Tak szczerze. No nie wiem, w kolejnych odcinkach zobaczymy, może się uda jakimś cudem, jakąś rewelacją w kolejnym odcinku przeskoczyć te 250 metrów. Ja tych samochodów oczywiście, widzowie, nie przerabiam. One mają te standardowe, tak jak są zrobione do farminga, tak jak moderzy je robią. Tak, ja z nich korzystam. Jeżeli ja bym tą BMW przerobił na jeszcze większe prędkości, czy to by coś zmieniło? Oczywiście najprawdopodobniej nie. A dlaczego? Bo on by się rozpędzał dalej w takim samym tempie, tylko prędkość maksymalna była zwiększona. Rozpędzania ja robić nie umiem, także czegoś takiego wam na pewno nie zrobię. A w dzisiejszym odcinku to było na tyle, się z wami żegnam i lecimy po 20 tysięcy subów, widzowie, na tym kanale. Tarka.